Tego auta rozpoczęto w 1987 roku. Przez 9 lat 405 wrosła w pejzaż europejskich dróg. Od prawie 3 lat montowana jest w Polsce. I co roku, po wyczerpaniu się kontyngentu bezcłowego, zaczyna się dobry czas dla sprzedawców tego auta. Kilka miesięcy temu polski Peugeot wzbogacił swoją ofertę o samochód z silnikiem klasy 1,8 litra z wyposażeniem nieco bardziej luksusowym niż dotąd. I właśnie to auto mogą Państwo teraz oglądać. Silnik o pojemności 1762 cm3 przy 6000 obrotów rozwija moc 103 koni mechanicznych, co pozwala autu ważącemu 1100 kg rozpędzić się do prędkości 185 km na godzinę. 405 jest dużym samochodem. Przy długości prawie 4,5 metra i szerokości 169 cm posiada bardzo duży rozstaw osi, aż 267 cm. Wymiary takie każą oczekiwać wygodnego i obszernego wnętrza. I rzeczywiście, czego jak czego, ale przestrzeni w środku nie brakuje. Tylna kanapa jest bardzo obszerna. Oparcie sięga stosunkowo wysoko, a więc siedzi się na niej wygodnie. Zwłaszcza, że w porównaniu do dotychczas montowanych w Lublinie modeli dodano składany podłokietnik. Po jego opuszczeniu niespodzianka. Wystarczy odchylić klapkę i odsłania się otwór, dzięki któremu możemy przewieźć wewnątrz auta na przykład narty lub inne długie ładunki. Tak więc z tyłu jest nieźle, z przodu natomiast wręcz bardzo dobrze. Wyprofilowane odpowiednio miękkie fotele trzymają ciało kierowcy i pasażera w czasie przeciążeń bocznych. Fotel kierowcy posiada pokrętło wybrzuszające oparcie. Kierownica daje się regulować na wysokość. Znalezienie zatem indywidualnej pozycji przy prowadzeniu samochodu nie jest trudne. Na tablicy rozdzielczej przybył bardzo przydatny obrotomierz, a niżej zdalny regulator pochylenia świateł. Materiały użyte do wykończenia kabiny są dobrej jakości, choć na welurowych obiciach siedzeń w upały człowiek się poci. W testowanym samochodzie szyby w przednich drzwiach wyposażone są standardowo w elektryczny mechanizm opuszczania. Z tyłu tradycyjne korbki. Oczywiście standardowo montowany jest centralny zamek. Rzućmy teraz okiem na sylwetkę auta. Nie wdając się w dyskusję na temat jego urody, przyznajmy, że prezentuje się dość nobliwie. Żadnych ekstrawagancji w stylu japońskim. 3 znakomicie wyważone bryły. Komora silnikowa, kabina i bagażnik. Przód Peugeota prawie nie zmienił się od 1987 roku. Tył natomiast nieco przekonstruowano 3 lata temu. Firma wzięła sobie do serca narzekania na wysoką krawędź załadunku i obniżyła ją o 14 cm, modyfikując przy okazji tylne światła. Auto zyskało na urodzie i stało się bardziej funkcjonalne, choć niezupełnie. Zajrzyjmy do bagażnika. Przestrzeń spora, aż 470 litrów, ale próżno by szukać zaczepów umożliwiających rozłożenie tylnego oparcia. Nie ma. Bagażnika zatem nie da się powiększyć. To poważny minus w ogólnie dobrze pomyślanym nadwoziu. Pora ruszyć z miejsca. Mimo swych rozmiarów Peugeot okazuje się bardzo poręcznym samochodem. Prowadzi się go bez wysiłku. Kierowca ma poczucie sporego komfortu. Do 5,5 tysiąca obrotów w kabinie jest zaskakująco cicho. Hałasują jedynie polskie opony z dębicy. Dokładne pomiary szumów potwierdzają subiektywne wrażenie. Zaledwie 73 decybele przy 130 km na godzinę. Porównanie z Astrą, również montowaną w Polsce, dobitnie pokazuje różnicę. Pamiętajmy bowiem, że 3 decybele to dwukrotny wzrost poziomu hałasu. Prowadzenie auta w dużym stopniu ułatwia wspomaganie układu kierowniczego. Narzekaliśmy na jego brak przy okazji testów dotąd produkowanych w Lublinie modeli. Wreszcie jest i manewry na parkingu już nie wymagają siły muskularnego mężczyzny. W sumie ocena nadwozia Peugeota 405 oznaczonego symbolem GR zawiera się w 4 punktach na 5 możliwych. Jak wiadomo, francuska firma już zaprzestała jego produkcji u siebie. Za kilkanaście dni we Frankfurcie odbędzie się premiera następcy modelu 406, który tak oto wygląda. Wydaje się jednak, że poczciwa i wygodna 405 będzie długo jeszcze jeździć po naszych drogach. Lubelski Peugeot dobrze sobie radzi na coraz gorszych polskich nawierzchniach. Nawet jazda po kocich łbach nie daje się we znaki pasażerom, a drgania kół tylko w minimalnym stopniu przenoszą się na koło kierownicy. Zawieszenie jest stosunkowo miękkie, charakterystyczne dla aut francuskich, ale tak dobrane, że samochód nawet przy szybkim pokonywaniu zakrętów nie przechyla się, natomiast w zakręt wchodzi raczej niechętnie i tu bardzo pomaga wspomaganie kierownicy. W porównawczych testach francuskich okazało się, że 405 pod względem drogi hamowania lokuje się pośrodku między Fordem Mondeo a tak reklamowaną Laguną, której na zatrzymanie się z 90 km na godzinę trzeba prawie o 6 metrów więcej.
W ocenie łącznej układ jezdny testowanego auta reprezentuje dobrą średnią europejską. Brak tu przyczyn do zachwytu, ale też i nie ma powodów do narzekań. Silnik zainstalowany w naszym Peugeocie pochodzi z fabryki Citroena. Opisywaliśmy go szczegółowo 2 lata temu przy okazji testu Citroena ZX Furio. Przypomnijmy, że uznaliśmy tę jednostkę napędową za bardzo udaną konstrukcję. Konwencjonalny układ zaworów w połączeniu z elektronicznym wtryskiem z niespełna 1800 cm3 daje 103 konie mechaniczne mocy i stosunkowo miękką pracę w niemal całym zakresie obrotów. Jeżeli te wartości porównamy ze znacznie nowszą Laguną, to okazuje się, że Peugeot wypada lepiej. Różnice te powiększają się znacznie, gdy porównamy dynamikę obu aut, a więc cechę wpływającą na bezpieczeństwo aktywne. Tu już wyraźnie Państwo widzą, że pozornie stary Peugeot dystansuje zdecydowanie nowiutkiego konkurenta z Francji. Jeszcze 2-3 lata temu specjaliści europejscy narzekali na pracę skrzyni biegów. Widać, producent przejął się tą krytyką, bowiem w testowym samochodzie do obsługi skrzyni biegów nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń. Dźwignia ma stosunkowo krótki skok, porusza się precyzyjnie i nie wymaga siły przy przełączaniu. W sumie układ napędowy naszej 405 stanowi jej najmocniejszą stronę. Pozwala na szybką, dynamiczną jazdę i nie przesadza ze zużyciem bezołowiowego paliwa. W czasie całego testu auto spaliło średnio 8 litrów benzyny. W naszych testach staramy się Państwu prezentować najnowsze produkty przemysłu motoryzacyjnego. Dzisiejszy raport poświęciliśmy autu, którego montaż zaczął się niedawno w Lublinie i stanowi ono nowość w ofercie polskiego Peugeota. Zapewne po raz ostatni oglądają Państwo 405 w teście magazynu Auto. Przed nami nowy model. Czy będzie produkowany w Polsce? Raczej nieprędko. Na razie w salonach pojawiło się całkiem niezłe auto ze stosunkowo dobrym wyposażeniem za 460 milionów starych złotych. Czy jest to oferta atrakcyjna? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam. Proszę pana.